A było tak, Katarzyna Szramkowa przyjechała z mężem do pałacowego parku, żeby trochę pogrillować. Pogrillowali, a potem kupili i park, i pałac. Nazywam się Joanna Lamparska, piszę książki i robię dla Was programy o sekretach historii. Dzisiaj w Dolnośląskich Tajemnicach trochę nietypowo przeskakujemy przez granicę i odwiedzamy Lołczyn, jeden z najpiękniejszych barokowych pałaców w Czechach. W Czechach jest prawie 2,5 tysiąca zamków i pałaców, z czego prawie połowa w rękach prywatnych. Niemal każdy polski turysta, który wchodzi po raz pierwszy do któregoś z czeskich pałaców, zawsze mówi to samo. Jak to możliwe, że tu wszystko jest takie zadbane, piękne, niezniszczone? Jak to możliwe? Historia Lołczynia zaczyna się w XVI wieku. Od samego niemalże początku rządziła tutaj rodzina Thurn und Taxis. Rodzina miała ogromne zasługi w tworzeniu poczty, stąd na kaflach na przykład trąbka pocztyliona albo inne symbole związane z listami i z paczkami. Spójrzcie, jak tutaj jest pięknie. Lołczyn to nie tylko pałac, ale także kościół z jedynym w Czechach przedstawieniem świętego Wendelina. Słyszeliście kiedyś o nim? Ja nie. To patron pasterzy wołów. Jest tu też wyjątkowy zegar, zgodnie z wolą ostatniej księżnej. Może go dotykać, naprawiać, serwisować wyłącznie ten zegarmistrz, który opiekuje się również słynnym Orłojem w Pradze. No i jest przede wszystkim park. 12 hektarów, stawy, łąki. Jedna z tych łąk to podobno najstarsze boisko piłkarskie na kontynencie, a także labirynty zrobione z zieleni. Po I wojnie światowej Czesi dość radykalnie postąpili ze swoją arystokracją, mianowicie w wyniku reformy rolnej majątki zostały po prostu arystokratom zabrane. Zlikwidowano również możliwość używania tytułów arystokratycznych. Według spisu powszechnego z 1921 roku prawie 23% mieszkańców Czech zadeklarowało przynależność do narodu niemieckiego, a kilka lat później aż 23% zadeklarowało, że mówią w języku niemieckim. To byli głównie przedstawiciele właśnie rodów arystokratycznych, postrzegani przez innych jako po prostu wrogowie. Na dodatek w rękach 2000 rodzin szlacheckich była aż 1/3 całej ziemi w ówczesnej Czechosłowacji. Według stanu z 1929 roku w wyniku reformy rolnej znacjonalizowano 294 zamki i pałace, 41 zamków warownych, 124 ruiny zabytkowe, 17 twierdz, 10 fortów i 52 inne zabytkowe budowle, z czego większa część wróciła do pierwotnych właścicieli. Resztę upaństwowiono lub przekazano różnym nabywcom.
Oczywiście zawsze było jakieś wyjście awaryjne. Ci właściciele majątków, którzy zdecydowali, że ich pałace, ich zamki będą służyły działalności filantropijnej, edukacyjnej, muzealnej, mogli zatrzymać sobie około 250 hektarów i w ten sposób wielu z nich uratowało swoje rezydencje. W czasie II wojny światowej wiele z tych obiektów było po prostu grabionych. Niemcy zabierali z nich cenne dzieła sztuki. Rody mieszkające w tych zabytkach miały wspaniałe czasami kolekcje obrazów, instrumentów. Potem tak zwane dekrety Benesza znowu uniemożliwiły właścicielom tych obiektów mieszkanie w nich i dopiero po aksamitnej rewolucji w 1989 roku otworzyła się droga, żeby ci, do których te obiekty niegdyś należały, mogli znowu je przejąć, dostać. Te procesy restytucyjne trwają do dzisiaj. Czasami są bardzo długie, mogą ciągnąć się nawet 10 albo i więcej lat. Natomiast ci członkowie rodów arystokratycznych, których przodkowie kolaborowali z Niemcami, kolaborowali z Hitlerem, szans na odzyskanie swoich rezydencji nie mają. W listopadzie 2005 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zgodnie z prawem Republiki Czeskiej nie można skutecznie domagać się zwrotu własności utraconej przed 25 lutego 1948 roku. Byli właściciele tych nieruchomości oraz ich spadkobiercy wciąż szukają możliwości odzyskania dóbr, dążąc do zmiany prawa lub otwarcia nowych ścieżek, również międzynarodowych. No dobrze, a jak to było z rodziną z Lałcienia? Przenosimy się w czasie do lat 30. XX wieku, kiedy mieszka tutaj Aleksander Turn Taksis i jego o 5 lat młodsza żona Maria. To jest bardzo specyficzny układ. Maria maluje, pisze książeczki dla dzieci, ilustruje je, ma swoje atelier na strychu pałacu. A Aleksander w tym czasie w małym białym domku koło pałacu przyjmuje chętne mu damy. Z tego dziwnego układu, z tego związku rodzi się 17 dzieci, z czego podobno aż 14 to dzieci z nieprawego łoża. Aleksander nie interesuje się polityką, woli, myślistwo, muzykę. Czasami do pałacu przyjeżdża słynny czeski kompozytor Bedřich Smetana i wtedy razem sobie grają na instrumentach. No i te kobiety, które dziwnym trafem dochodzą tylko do tego białego domku koło pałacu. Ale tutaj zaczyna się pewien problem. Problemem jest kobieta, która nie jest ani kochanką Aleksandra, ani nikim, z kim ma bliski związek. To ona doprowadza w pewien sposób ten ród do tragedii. A jak myślimy o złych kobietach, to niektórzy od razu myślą teściowa i mają rację. Hanna Hemfeldowa, baronowa z Hebu, jest teściową Aleksandra i ona w 1939 roku namawia go, żeby przyjął niemiecką narodowość. I to jest bardzo, bardzo zła decyzja. Zresztą baronowa jest kobietą, która lubi się rządzić, która ma kontakty z wysokimi niemieckimi urzędnikami i która również bywa bardzo okrutna w stosunku do mieszkających w okolicy ludzi. Konsekwencją tej decyzji jest to, że po wojnie Turn Taksisowie tracą majątek. Aleksander umiera w Wiedniu wiele, wiele lat po wojnie, a w 2000 roku opuszczony i zaniedbany zamek jest po prostu miejscem, do którego przyjeżdża się chociażby na spacer i na pikniki. I wtedy właśnie, od tego zaczęliśmy, przybywa tutaj Katarzyna Szramkowa na grilla z mężem
i po prostu patrzy na cenę tego obiektu i mówi: wezmę. Jest wart tyle w tej chwili, co mieszkanie na Winohradach, stać mnie. Ona jest doradcą ekonomicznym, więc ma jakieś wolne środki i sama twierdzi, że ona jest typem matematycznym, ścisłym. W ogóle nie jest romantyczką. Chciała kupić ten obiekt, żeby po prostu w niego zainwestować. No i się zaczęło. Wnętrza pałacu w Lucieniu są pełne przepychu. Widać dokładnie, jak się w takim miejscu mieszkało, jak wyglądała sypialnia, toalety. To nie była rezydencja pokazowa, oficjalna. Tutaj turntaksisowie po prostu przyjeżdżali, żeby odpocząć, pobyć. Tu mogli czuć się swobodnie. A na jednym z łóżek mnóstwo kotków zabawek, ponieważ Aleksander oprócz kobiet uwielbiał także koty, które kręcą się dzisiaj po całym parkowym kompleksie i mają imiona dawnych właścicieli tego pałacu. Katarzyna Szramkowa najpierw inwestowała, ale po pewnym czasie, kiedy udało się uzupełnić meble, kiedy udało się ogarnąć jakby te wnętrza, obiekt zaczął przynosić zyski. I dzisiaj można po prostu odwiedzać go. Słuchajcie, są tu te prawdziwe filcowe kapcie. Dwa i pół tysiące zamków i pałaców, prawie połowa w prywatnych rękach, to są Czechy na wyciągnięcie ręki tuż za polską granicą. Setki wspaniałych zabytków czekają na.